Cześć, witam Was w filmie Pokaż mi książkę, która? Część druga. I tak jak tutaj już wspomniałam, jest to druga część. Pierwsza część tego filmiku będzie tutaj gdzieś podlinkowana i jest ona już na moim kanale. I chodzi tutaj o to, że na Instagramie dałam Wam boksa, w którym mogliście właśnie kończyć frazę Pokaż mi książkę, która? I mam nadzieję, że ten filmik również Wam się spodoba. Oczywiście swoje odpowiedzi na te Wasze pytania dajcie na dole, ponieważ jestem ich również mocno ciekawa i mam tutaj do pomocy mój telefon, który zaraz się rozładuje, który trzymam na ładowarce. I pierwsze takie zagadnienie jest: pokaż mi książkę, która jest wyjątkowa dla Ciebie w nietypowy sposób. Interpretacja dowolna i ja muszę po nią wstać, ponieważ będę miała dwie takie pozycje i zapomniałam o tej drugiej, a ona jest niesamowicie ważna, więc tutaj będzie cięcie. Pierwsza z nich to Harry Potter i więzień Azkabanu, który został pogryziony przez mojego psa. Mój pies niestety musiał być rok temu uśpiony, dożył bardzo sędziwego wieku 17 lat, ale ta książka zawsze ze mną będzie, ponieważ przypomina mi o nim cały czas i zawsze, powiem Wam szczerze, jak czytam Harry'ego Pottera i leżał Harry Potter na stole i na przykład szłam gdzieś na chwilę, to on zawsze mi gryzł trzecią część i to jest właśnie część, którą sobie zostawiłam, a już jeszcze wcześniej chyba pogryzł dwie książki. I kolejna książka to jest Duma i uprzedzenie Jane Austen, ponieważ ona bardzo mi się w ogóle kojarzy z moją mamą, zawsze razem oglądamy ten serial, bardzo często robimy sobie taki weekend z siostrzeńcą, gdzie po prostu siedzimy i przez 8 godzin oglądamy właśnie serial wyprodukowany przez HBO, bardzo polecam, jest genialny i mój tato też go czasami ogląda, ale oczywiście się do tego nie przyznaje, bo męska duma, wiecie o co chodzi. I przejdziemy teraz, muszę gdzieś to położyć, dalej. Następne zagadnienie to jest: przeszła przez największą ilość rąk, była najwięcej razy pożyczana. I ta książka jest pożyczona, moi drodzy. To jest Pielgrzym Terry'ego Hayesa, ponieważ ja mam tę książkę w dwóch wydaniach. Jedna to jest taka stara, już mocno zniszczona, którą po prostu pożyczam, a druga jest dość nowa, z tym dodatkowym opowiadaniem. A druga ta książka to jest harda, w miękkiej oprawie. Zastanawiam się ostatnio, czy nie kupić sobie jej w twardej, ponieważ ta naprawdę też jest już tak mocno dość podniszczona, ponieważ często była czytana, pożyczana i prawie wszystkim się podobała, więc mi się to bardzo podoba i ja właśnie osobom zaufanym bardzo często pożyczam książki, bo po prostu mam nadzieję, że w niej zakochają, a wiem, że będą o nie dbać. Ale jak wiecie, jak pożycza się 20 osobom jedną książkę, to nie ma opcji, żeby ona po prostu się trochę nie zniszczyła. Kolejne Wasze zagadnienie: książka, która miała najlepszy wątek romantyczny i jest takich bardzo dużo, ponieważ ja często mam takie fazy, jeżeli chodzi o wątek romantyczny, a ostatnio jest to Red, White and Royal Blue. Ogólnie mi się bardzo podoba to. Ja wiem, że niektórzy uważają, że to jest lekko kiczowate, ale dla mnie ten wątek naprawdę jest wyjątkowy, jest pięknie napisany i wchodzi we mnie tak mocno. Fajne jest to, że to nie jest taka miłość od pierwszego wejrzenia. Po prostu na początku to jest fizyczny pociąg, dopiero później coś się dzieje więcej i to mi się bardzo podoba, że to jest takie bardzo naturalne, a nie jakoś takie, wiecie, ja nie lubię w ogóle motywu miłości od pierwszego wejrzenia. Dla mnie to jest takie dość nienormalne. Może dlatego, że nigdy tego nie miałam, a może coś takiego istnieje, a jeszcze się nie przekonałam i to coś, to uczucie czeka na mnie w przyszłości. Zobaczymy. Kolejne zagadnienie jest to: przedstawia jakieś wydarzenia, scenariusz, którego najbardziej się boisz. I tutaj też pokażę książkę, która była, jest jedną z moich ulubionych w ogóle w życiu. To jest Droga Cormaca McCarthy'ego. Słuchajcie, ta książka cały czas jest w moim umyśle. Są tak przerażające sceny. Nie tylko chodzi o to, że mamy tutaj przedstawiony apokaliptyczny świat, w którym naprawdę nie ma już, tak jakby ziemia nie obradza i nie możemy dzięki niej się wyżywić. Musimy korzystać z tego, co kiedyś było, a jak wiadomo, wszyscy ludzie z tego chcą korzystać i jest walka o pożywienie. Człowiek dla człowieka jest tak naprawdę wrogiem i jeżeli spotykają się na wspólnej drodze, to unikają siebie jak najbardziej. I to jest tak jakby porzucenie wszystkich naszych fundamentalnych cech, czyli to, że człowiek jest tak naprawdę osobnikiem stadnym. Tutaj od tego stada się ucieka, ponieważ każdy musi walczyć o przetrwanie, żeby siebie chronić i żeby po prostu przeżyć. To jest przerażające. Ja bardzo długo mam już ten obraz swojej pamięci. Są tutaj sceny, które dla mnie po prostu są zniszczeniem wszystkiego, co człowiek ma, jeżeli chodzi o własne wartości, o dumę i o w ogóle wszystko, czego się trzymamy.
to jest przerażające, a jednocześnie, znaczy chodzi mi o to, że to jest przerażające pod tym względem, że my nie mamy już tego jakiegoś zahamowania, a jednocześnie jest przerażające dlatego, że bez tego niektórzy by nie mogli przeżyć. Chociaż jak tutaj pokazuje autor, dałby się też inaczej, ale to musicie przeczytać tą książkę sami. Polecam, nie dla młodych czytelników. I kolejne to jest Ma najwięcej twoich łez. I ja bardzo często płaczę na książkach. Naprawdę to jest po prostu ogrom książek, na którym ja wylałam łez. Ale chyba jedną z pierwszych, na którym płakałam, jest to PS Kocham Cię, Celicy Ahern. A to dlatego, że to właśnie była jedna z pierwszych książek, jakie przeczytałam, jeżeli chodzi o takie wyciskacze łez. Ja ją przeczytałam chyba w gimnazjum. Od pierwszej strony dosłownie płakałam, dlatego naprawdę polecam. Nie wiem, jak teraz bym do niej podeszła. Podejrzewam, że może nie aż tak mocno, ale naprawdę łez było sporo, a paczek chusteczek wykorzystanych, aby je powstrzymać, nieograniczona ilość. Zmieniła twój pogląd na jakiś temat i to będzie W służbie dyktatora. Słuchajcie, jak wiecie albo nie wiecie, to zależy, czy oglądacie jakiś mój film. Ja ostatnio bardzo się interesuję Koreą Północną i ogólnie tak naprawdę nie wiedziałam, nie znałam dobrze jej historii. Ta książka fajnie ją przedstawiła i powiem wam szczerze, że całkowicie zmieniła mój obraz, jeżeli chodzi o ten cały kraj, tą całą historię Korei, zarówno północnej, jak i południowej. Jesieniutka, jeżeli ktoś z was chciałby się dowiedzieć chociaż jakiegoś zalążka na temat właśnie historii tego państwa, to polecam przeczytać właśnie tą książkę. Nie jest tak wcale łatwo napisana, chociaż jest przystępna, ale momentami jest bardzo naukowo napisana i moim zdaniem naprawdę jest świetna, bardzo zmieniła mój pogląd na temat tego kraju i jeżeli chodzi o właśnie książkę, która zmieniła mój pogląd na jakiś temat, to jest chyba najnowsza taka pozycja. Ma czerwone elementy, pokażę tutaj Mistrz i Małgorzatę, którą bardzo chciałam przeczytać, ale jakoś nie mam ostatnio ochoty, a na klasyki ja muszę mieć ochotę. Porusza ważne społeczne problemy. Anonimowi heretycy, czyli książka, która porusza tematy religii, akceptacji religii, różnego spojrzenia na religię i na ateizm i różne tego typu sprawy. Fajnie tłumaczy różne spojrzenia, różne perspektywy. Patronat Oli, książkowego frika oraz kombuk. Tak. Anonimowi heretycy i bardzo polecę również Chłopaka z ostatniej ławki, nawet bardziej, ponieważ tamta książka mi się bardziej podobała, ale nie mogę jej znaleźć nigdzie na półkach, ale ona jest świetna, opowiada o perspektywie postrzegania uchodźców przez dzieci, przez dorosłych i o walkę właśnie o równe ich prawa. Kolejne to jest najgrubsza i to jest Sherlock Holmes, którego w całości jeszcze nie przeczytałam, tylko elementami. Następnie Ma najbrzydszą okładkę, ona jest okropna, słuchajcie, to jest okropieństwo oraz kojarzy się z jesienią, końcem wakacji. Mam tu suprozę, ponieważ to jest książka, która ma w sobie rozpoczęcie nauki w szkole czarodziejstwa na Łysej Górze. Łysogórska Szkoła Magii, tak jakby. Fajna sprawa, polecam. Była przeczytana przez ciebie więcej niż 3 razy i to jest oczywiście Harry Potter, ponieważ czytałam go bardzo wiele razy, ale ostatnio mniej i chciałabym w sumie zrobić reel, nie wiem kiedy, ale fajnie by było. Która kojarzy ci się z liceum? I to jest mój drogi Zmierzch. Ja czytałam Zmierzch na przełomie gimnazjum liceum, ponieważ po prostu taki mam wiek. I ta książka mi się kojarzy, czytałam ją, pamiętam, na przerwach z koleżanką niesamowicie często. Ma ekranizację obejrzaną przez ciebie zaraz po premierze i to są Igrzyska Śmierci, ponieważ ja na Igrzyskach Śmierci pierwszej części nie byłam w kinie, tylko obejrzałam ją po prostu zaraz po premierze. Następne części już powitałam na premierach kinowych. Ma najbardziej minimalistyczną okładkę i tutaj pokażę wam fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć w wersji amerykańskiej, ale bez obwoluty. O, jest niuchacz. Mam nadzieję, że dobrze to widzicie. To jest w sposób przepiękne i ja uwielbiam takie minimalistyczne, ale piękne właśnie okładki i wklejka też jest cudowna. Zobaczcie, mam tutaj gwiazdki. Cudo. Jeżeli w ogóle kadr przez ten film albo moje umiejscowienie cały czas się zmienia, to ja po prostu co jakiś czas szukam tych książek, przynoszę tutaj i wtedy znowu zaczynam do was mówić, więc nie dziwcie się, jeżeli tak będzie. Była czytana w najdziwniejszym miejscu, to jest 5 pora roku i ja ją czytałam w strumieniu, nie nad strumieniem, nie na plaży. W sumienie po prostu weszłam, usiadłam sobie na kamieniu i czytałam tą książkę, to było w Bieszczadach 3 lata temu. Niesamowite wspomnienia. Ma na okładce smoka.
Proszę bardzo. Następnie mamy jest z polecenia twoich rodziców, z polecenia mojej mamy. Nieodgadniona druga część, nieodnaleziona. Ja jeszcze nie czytałam tej książki. Jechał motor. Ale moja mama bardzo lubi mroza, mówi, że fajnie się przy nim bawi. Tytuł, który jest zapisany w nietypowy sposób, na przykład jest wycięty lub ma nietypowy format. Chyba każdy zna i kojarzy z nim, wiesz, zaczęłam, ale jakoś nie mogę przejść. Ma dla ciebie wartość sentymentalną. Też dość łatwe i chyba nie muszę tego komentować. Książka, która ma bohaterów, od której bije niezwykle pozytywna energia. Córka Króla Piratów i mamy tu na przykład Alosę. Kojarzy ci się z jesienią oraz nie da sobie zapomnieć, połączy to w jedno. Mam tutaj Marecji, ponieważ jest czerwona, a czerwony taki pomarańcz kojarzy mi się z jesienią. A nie da o sobie zapomnieć, ponieważ porusza niezwykłe tematy. Przedstawiona jest w niesamowicie ciekawy sposób. Jest bardzo ładnie napisana i tak naprawdę, żeby się o tym przekonać, musicie ją przeczytać. Książkę, którą powinien przeczytać każdy nastolatek, zdecydowanie Złodziejka książek. Ja mam akurat wydanie filmowe, które już jest dość mocno zniszczone, ponieważ ma swoje lata, ale bardzo się czaję na to w twardej oprawie, ponieważ jest przepiękne. Książka, która nigdy ci się nie podobała, a nie mówiłaś o niej na kanale. Ja nie mam ich fizycznie, bo się już ich pozbyłam, ale to są książki z literatury kobiecej, erotycznej, które czasami mi się zdawało czytać, kiedy byłam ciekawa tego gatunku, na przykład Dotyk Crossa. To było straszne, naprawdę straszne, nie polecam. Jeżeli uważacie, że Grey jest zły, to Dotyk Crossa jest o półkę wyżej, jeżeli chodzi o cringe i o wszystko inne. Jest pożyczona. Pozdrawiam cię, Marta. Będzie idealna dla kogoś, kto kocha konie. To jest niepokonany biskut. Ogólnie jest to książka, na której podstawie jest zrobiony film o tym samym tytule. Różni się troszkę od książki, ale jest świetna i to jest książka oparta na faktach. Następnie zawiera twój ulubiony cytat. Nie mam swojego ulubionego cytatu, więc niestety takiej nie pokażę. Włożyłabyś do kapsuły czasu i to jest walka kobiet. To jest powieść graficzna o tym, jak kobiety osiągnęły to, co aktualnie mają, czyli możliwość głosowania, równouprawnienie jako takie i wszystko inne na przestrzeni wieków oraz jakie kraje jeszcze muszą o tym walczyć i co ogólnie jeszcze jest przed nami, ponieważ nie osiągnęłyśmy jeszcze wszystkiego nawet w naszym aktualnym świecie. Bardzo ważna pozycja, którą moim zdaniem powinien przeczytać każdy, nie tylko kobieta, naprawdę super. Oczywiście z polecenia Karo Kombuk. Następnie mamy książkę, którą boję się przeczytać i książkę, którą można zabić. I to będzie dwa w jednym, czyli Małe życie. Jest to wielka cegła, którą jak ktoś was atakuje, bez problemu możecie się obronić. I ja też troszkę się jej boję, bo ponoć to jest mocny wyciskacz łez i grubas. A ja ostatnio nie mam czasu, znaczy nie mam czasu, nie mam ochoty na grubasy czasu też, ale naprawdę się jej boję, ponieważ ludzie przy niej bardzo mocno płaczą. I ostatnie zagadnienie, oczywiście jest tego więcej, jeżeli kogokolwiek tutaj zagadnienia nie ma, to bardzo przepraszam, ogólnie było ich naprawdę dużo i były niesamowite, ponieważ zazwyczaj możemy się domyśleć, co tutaj będzie, a teraz mamy tak oryginalne i tak niesamowite po prostu te zagadnienia, że mnie to bardzo zaskoczyło i bardzo za nie dziękuję. I na sam koniec pokażę książkę, którą przeczytałabym przed swoją śmiercią. I oczywiście to jest Pielgrzym, ponieważ jest to jedna z moich ukochanych książek. Tu mamy akurat wydanie angielskie. Niestety kolejna książka pana Terry'ego Hayesa została ponownie przesunięta już czwarty rok z rzędu. Ja już tak naprawdę straciłam troszkę nadzieję na to, że ona kiedykolwiek ujrzy światło dzienne i będę ją trzymała w swoich dłoniach. Zastanawiam się, czy nie napisać do wydawnicy i po prostu się nie zapytać, o co chodzi, ale właśnie to tak wygląda i Pielgrzym, jak wiecie, kocham Pielgrzyma. I to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Może kiedyś nagram go ponownie. Życzę wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa.